Z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl. Integracja osób niepełnosprawnych z tymi, co od losu dostali więcej. To główny cel charytatywnej imprezy Być dla innych, która już kolejny raz zagościła w Mrągowie. Wyjątkowa akcja na stałe wpisała się w kalendarz mrągowskich wydarzeń i co roku łączy wszystkich, dla których los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny. Oczywiście, że warto organizować takie akcje. I dla rodziców frajda, i dla dzieci frajda, no i zbieramy pieniądze na fajny cel, także super. 16 raz jesteśmy dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej. Jest naprawdę bardzo pełna widownia, mnóstwo ludzi dopisało, przyjechali nasi goście, są wolontariusze, artyści, kiermasze, stoiska ze stroikami, z ciastem, są warsztaty szermiercze, warsztaty hortiterapii. A więc wszystko, co zaplanowaliśmy, jest również selfie fotobudka pierwszy raz w tym roku na akcji Być dla innych. Przyjechało mnóstwo mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej, co bardzo cieszy, bo ta integracja w tym roku jest jeszcze większa. A czy będzie sukces? Myślę, że już jest sukces. Samym tym, że jesteśmy dla siebie i dzisiaj przeżyliśmy naprawdę takie bardzo dużo chwil, mega wzruszeń. Na tegoroczną edycję Być dla innych przyjechali paraolimpijczycy, dzięki którym można było poznać tajniki szermierki,
Był również Maciej Mołdochrzewa, znany tancerz, finalista Got to Dance. Już jestem trzeci raz na akcji Być dla innych i na pewno będę następny raz ze względu na to, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie, bardzo dobre wydarzenie dla dobrych ludzi. A powiedz mi, czy spotkałeś się z taką inicjatywą poszerzoną na tak dużą skalę? Nie, osobiście jeszcze nie miałem okazji brać udziału w takiej akcji na tak dużą skalę i z tak dużą ilością inicjatyw i różnych rzeczy, warsztatów, które się dzieją wokół tej akcji. Podczas akcji Być dla innych zbierano pieniądze na wakacyjny wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z DPS w Mrągowie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że udało się uzbierać ponad 10 tysięcy złotych. Katowicka Akademia Sztuk Pięknych na 2 dni otworzyła swoje progi dla zwiedzających. Podczas dni otwartych goście placówki mogli korzystać z 50 najróżniejszych warsztatów, pokazów i wykładów. Chcemy, żeby potencjalni kandydaci widzieli, jak szeroki jest zakres naszego kształcenia, jaką otwartą jest nasza uczelnia, jak potrafimy zabezpieczyć bardzo wiele obszarów poszukiwań, jeśli chodzi o sztukę i o projektowanie. W tym roku akademickim studenci ASP przeprowadzili się do nowego gmachu przy ulicy Raciborskiej. To jest nowe otwarcie dla Akademii, zupełnie inne warunki, zaplecze technologiczne nie do końca jeszcze w pełni zabezpieczone, natomiast na pewno przestrzeń, która była nam niezwykle potrzebna. Kandydaci zainteresowani studiowaniem malarstwa, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego czy wzornictwa mogli sprawdzić infrastrukturę szkoły, programy nauczania i zasady rekrutacji. Dzisiaj na warsztatach mamy próbę zetknięcia się z takim modelowaniem 3D i studenci czy młodzi adepci mogą spróbować zrobić swoje własne ozdoby lub zrobić konstrukcję, nie wiem, w formie krzesła lub innej budowli. Mogą też zrobić instrukcję, zaprojektować komuś przepis kulinarny. I również zdaje się, że jest ćwiczeniem typograficzne jajo, czyli pisanka z użyciem elementów typograficznych. Wydaje mi się, że przy tych ćwiczeniach ci, którzy faktycznie myślą o tym, żeby zdawać na akademię, zwłaszcza na kierunek wzornictwo czy design, mają taką możliwość zmierzenia się z tym, czy mają predyspozycje w tym kierunku, ale jest to zrobione w takiej lekkiej formie, w formie zabawy, więc nie jest zbyt stresujące, aczkolwiek daje im takie poczucie, jakie są ich możliwości i co potrafią sami wykonać. Chcemy po prostu przedstawić je tym młodym ludziom, żeby wiedzieli, aspirując do nas w egzaminie, wiedzieli, czego się spodziewać. Zaprosiliśmy uczniów szkół plastycznych, średnich. Są tu, widziałem dzisiaj, z Bielska i z Zabrze, przypuszczam, że z Katowic też. Proponujemy im wykłady, proponujemy im udział w zajęciach. Oni przynoszą swoje prace, które oglądamy, konsultujemy, radzimy. Inaczej niż na co dzień po prostu. Wszystkie wydarzenia były bezpłatne. Jedenastego marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym miała miejsce gala finałowa festiwalu i konkursu kalendarzy Zoom Art. Przedsięwzięcie skierowano do artystów, grafików, fotografów, ilustratorów, wydawców i wszystkich pasjonatów sztuki i designu. Mogli oni nadsyłać swoje kalendarze w kilku kategoriach, m.in. kalendarz jedno- i wieloplanszowy, książkowy, charytatywny, szkolny czy po raz pierwszy w tym roku kalendarz Old, czyli wydany w latach ubiegłych. Naprawdę w tym roku było bardzo dużo prac, bardzo odmiennych stylistycznie, jakościowo, bardzo odmiennych w kwestiach w ogóle pomysłu, począwszy od tego, że w projektach brały udział dzieci 5-latek, skończywszy na tym, że duże studia projektowe pracowały, a czasami sztaby ludzi, którzy wyjeżdżają na koniec świata, żeby zrobić jedną fotografię. To jest coś niebywałego, co się dzieje. Jest też kilka niespodzianek, jak nawet kalendarz, który nie posiada dat. Jest notatnikiem, który możemy co roku sobie odtwarzać, przedłużać.
jest dużo ciekawostek. Są kalendarze, które mają przesuwane strony, wycinane, naprawdę 600 metrów kwadratowych, w tym 400 metrów kwadratowych, które zajmują kalendarze. Bardzo dużo firm wydaje kalendarze wielokartkowe i tych zgłoszeń jest najwięcej. Tutaj jest też największa konkurencja. Troszkę mniej trójdzielnych, dużo w tym roku też było zgłoszeń do kalendarzy old, czyli z ubiegłych lat. Zresztą tą kategorię wprowadziliśmy na wyraźny sygnał naszych klientów, także jest dobrze. Pracę oceniało jury, w skład którego weszli profesjonaliści związani z branżą fotografii i projektowania. W niepamięć właściwie poszedł ten kalendarz, który wisiał na ścianach w kuchni u babci, czyli same numerki, ewentualnie jakiś przepis czy porada, jak prowadzić gospodarstwo. I bardzo fajnie, że takie działania artystyczne znalazły jeszcze jedno ujście. I że jest cenionym sposobem pokazywania sztuki. Wszystkie prace nagrodzone otrzymują statuetkę, otrzymują dyplomy, otrzymują wyróżnienia. Musimy wiedzieć, że jest to praca bardzo często wielomiesięczna i bardzo długo rozważaliśmy każdy detal w kalendarzu. Często mieliśmy dyskusje z poszczególnymi stronami w kalendarzach, więc otrzymują tytuł. Ten tytuł jest paszportem do tego, żeby mocniej się rozwijać w danej dziedzinie. Dla mnie, szczerze mówiąc, zrobienie tego kalendarza, przygotowanie go było jednym z trudniejszych wyzwań zawodowych. Przygotowanie sesji zagranicznej, koncepcja, połączenie gdzieś tej Afryki z podróżami, z piękną modą. Więc za każdym razem, kiedy ten trud zrobienia zdjęć, które niewątpliwie są sztuką, jest doceniany, jest fajną inicjatywą, to wtedy motywuje do tego, żeby kolejne edycje, kolejne kalendarze były jeszcze lepsze i jeszcze więcej w to wkładać pracy. Więc uważam, że jak najbardziej kategoria uznania kalendarza za sztukę, za jakąś taką odrębny twór, który można wyróżniać, jest świetną sprawą. Jesteśmy szczęśliwi z możliwości wystąpienia tutaj, zaprezentowania swojej pracy, swoich prac na tym konkursie. Jest nam tym bardziej miło, że zdobyliśmy dwie nagrody, srebrną i brązową. W ubiegłym roku też nasza praca została nagrodzona, uhonorowana dwoma nagrodami, tak więc jesteśmy tutaj dumni bardzo z tego, co się udało osiągnąć. Grand Prix zdobyła Zuzanna Zamorska z Tofu Studio za kalendarz Dinozaury 2016. Narodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy Zoom Art 2016. Pomysłodawcą był syn jednego z pracowników Daniela Naborowskiego. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za to, że kalendarz składa się z 12 ilustracji. Właśnie wszystkie przedstawiają jakiś rodzaj dinozaura. Festiwal zaliczył też przeprowadzkę z Ronda Sztuki do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jak widać, znajdujemy się w nowym miejscu. Nie tylko nowe miejsce na Śląsku, jakim jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe, ale nowe miejsce dla Międzynarodowego Festiwalu Zoom Art. Jest dużo więcej prac, zmieniła się przestrzeń. Przez to właśnie wynajęliśmy większe pomieszczenie, ponieważ w galerii Rondo Sztuki już byśmy się nie zmieścili. Widzimy duży wzrost zainteresowania i z tego się bardzo cieszymy jako organizatorzy. Zoom Art jest doskonałą formą promocji dla osób i firm działających w branży sztuki, designu i projektowania graficznego. Ósmego marca, w Dniu Kobiet, wypadła pierwsza rocznica otwarcia centralnego odcinka drugiej linii metra. Na stacji przesiadkowej Świętokrzyska w multimedialnej galerii animacje opowiadające o roku działania tej linii. Ponadto w ten świąteczny dzień pasażerowie na wszystkich stacjach obdarowywani byli cukierkami i pamiątkowymi koszulkami. Z ciekawostek, trasa łączy obydwa brzegi Wisły tunelami o długości blisko kilometra każdy, a od momentu otwarcia pociągi z pasażerami przemierzyły drogę równą 28 okrążeniom kuli ziemskiej. Gliwice przez kilka dni znów były stolicą szermierki. W Sośnicy w ramach 50. Międzynarodowego Turnieju Szermierczego o stalową klingę hutnika oraz memoriału Antoniego Franca zmierzyli się najlepsi szermierze. Każdego roku do naszego miasta przyjeżdżają zawodnicy, którzy walczą w wielu krajach. Od 50 lat ten turniej nieprzerwanie co roku jest organizowany przez sekcję szermierczą.
Oczywiście dzięki wydatnej pomocy Urzędu Miasta. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają do Gliwic, chwalą organizację i profesjonalizm. Możemy tutaj zmierzyć się z najlepszymi, mówią. Jednym z czołowych szermierzy w Polsce jest obecnie srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Radosław Zawrotniak. To nie jest jak się zapoznaliśmy od 50 lat już organizowany, więc ma swój prestiż, swoją renomę. Oby takich turniejów było dużo w Polsce. W sobotę o stalową klingę Hutnika powalczyli na hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy sportowcy z Polski, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Norwegii, Ukrainy i Włoch oraz elita młodych polskich szpadzistów. Turniej był zarazem czwartym Pucharem Polski i eliminacjami na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Dla wielu zawodników to bardzo ważne zawody. To tutaj, w Gliwicach, mogą zmierzyć się z najlepszymi. Już startuję na tych zawodach może w piąty raz i wżdy tutaj mamy taki wysoki klas. Przyjeżdżają z zagranicy bardzo ładne i fajne, mocne zawodniki i wżdy tutaj mamy taki dobry trening, dlatego żeby potem walczyć na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, w młodzieżowce, juniorów, seniorów. To był doskonały test przed obroną mistrzowskiego tytułu. Przypomnijmy, że Mateusz Nycz, szermierz Piasta Gliwice, w ubiegłym roku na rozgrywanych w Śremie Mistrzostwach Polski Seniorów w szpadzie zdobył złoty medal. Jakiś tam zaczątek przygotowań, za tydzień mamy występ na Pucharze Świata, na Grand Prix w Budapeszcie. No myślę, że zbliża to ku dobremu, no i wiadomo, że będzie ciężko obronić Mistrzostwo Polski, ale myślę, że jestem na dobrej drodze i dobrej myśli przede wszystkim. W niedzielę fani szermierki mogli kibicować zawodnikom podczas memoriału Antoniego Franca. W tym roku w obu imprezach sportowych najlepsi okazali się obcokrajowcy Tatian Bolboczano oraz Dmitrij Karuchenko. Sekcja szermiercza ma w Gliwicach długą i pełną sukcesów tradycję. W Piaście Gliwice trenowali znakomici utytułowani zawodnicy, m.in. mistrzowie i wicemistrzowie olimpijscy. Jak widać, Gliwice mają już wiele sukcesów związanych ze szpadistami. Oby było ich jeszcze więcej. Trzy dni trwały 18. Ogólnopolskie Targi Edukacja 2016 w katowickim Spodku. Głównym celem imprezy była prezentacja aktualnej oferty edukacyjnej na nowy rok akademicki. Mamy dużo wystawców, dużo odwiedzających. Jest ten dźwięk wokół nas, który nas otacza, czyli tak zwany harmider, który lubimy, bo to znaczy, że to, co tutaj się dzieje, jest potrzebne dla młodzieży, maturzystów i studentów, którzy też tu przychodzą, no bo mogą się dowiedzieć o ofercie na przykład studiów drugiego stopnia po licencjacie, bądź wyjazdów za granicę, wymian zagranicznych. Jest naprawdę masa informacji w zasięgu ręki. Jak co roku, udział w targach wzięły uczelnie wyższe z całej Polski, a także szkoły językowe, zawodowe i policjalne oraz instytucje wspierające edukację. Jest moc w Wyższej Szkole Humanitas, więc no nie mogliśmy nie pokazać tej mocy właśnie dzięki Gwiezdnym Wojnom. Korzystając z tego, że nasza pani rzecznik prasowa po godzinach jest księżniczką Leją i bierze udział w różnych akcjach w całej Polsce, więc nie mogliśmy jej nie wykorzystać w promocji naszej uczelni, bo u nas ta moc naprawdę jest. Promujemy ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 10 kierunków studiów licencjackich, magisterskich, pierwszego, drugiego stopnia, oczywiście do tego studia podyplomowe, szeroka oferta szkoleń, kursów wszelkiego rodzaju. Jest naprawdę z czego wybierać, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Podlewamy ciekłe aluminium do polimerowych kulek hydrożelowych. To jest zwykły piecyk zasilany prądem sieci, temperatura na piecyku to jest około 770 stopni, topimy aluminium. Zalewamy to do kulek, które nam pod wpływem wody pęcznieją i można zobaczyć, jak na żywo produkujemy tego typu odlewiki. W ten sposób promujecie swoją uczelnię? Jak najbardziej. My jako uczelnia jesteśmy nastawieni na współpracę z przemysłem, także studenci przychodzą do nas już na drugim roku, mają możliwość pracy w projektach naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z przemysłem. Także bardzo często, zanim jeszcze skończą swoją pracę magisterską, znajdują już zatrudnienie w przemyśle. Jesteśmy uczelnią, która posiada dietetykę, gastronomię oraz kosmetologię. Dzisiaj przygotowaliśmy tutaj na targach takie atrakcje jak zabieg pielęgnacyjny na twarz, zabieg pielęgnacyjny na dłonie oraz pokaz sztuki kulinarnej, a także wizaż, jest tutaj z nami pani wizażystka, także zachęcam, zapraszam. Nasza szkoła ma bardzo szeroką gamę, że tak powiem, swoich kierunków, zarówno kierunki kosmetyczne, medyczne, masażyści, opiekunowie medyczni, technik usług kosmetycznych, fryzjerki, elektroradiolodzy, ortoptyski. Jest naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie na naszej ofercie.
ofercie znajdują się kierunki takie jak bezpieczeństwo narodowe, logistyka, finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacje, zarządzanie, pedagogika, prawo w biznesie. Logistyka. Oprócz tego również przygotowujemy dwie nowości. Nowe kierunki to język angielski w biznesie oraz informatyka. W tym roku partnerem biznesowym Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie została firma IBM, czyli jeden z największych koncernów informatycznych na świecie, z czego się bardzo cieszymy. Targi od lat organizuje Katowicka Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. Nie przepraszaj, żebyś mnie traktowała tak, jak do tej pory. W Teatrze Mazowieckim premiera spektaklu Boże Mój znanej izraelskiej pisarki Anat Goff. W gabinecie psychoterapeutki pojawia się tajemniczy pacjent. To, co ma jej do powiedzenia, potęguje emocje i mnoży znaki zapytania. Winny za wszystko, co zrobiłeś. Jaki masz problem? Boisz się? Nie. Może trochę. Kameralny komediodramat wzrusza, bawi, skłania do refleksji nad życiem, nie tylko pacjenta. Reżyseruje Marek Pasieczny. Radom jest dziś stolicą dobrych informacji, mówił Jurek Owsiak, ogłaszając właśnie w Radomiu wynik tegorocznej zbiórki. W całym kraju zebrano rekordową kwotę ponad 72 milionów złotych. 70 milionów! 72 miliony! 696 tysięcy 501 złotych! 53 grosze! Kwota na dzień dzisiejszy to jest suma, którą zebraliśmy, żeby nam nie zginęło niczego, bo zaraz jakiś internauta powie, że czegoś zabrakło. Dobrze, to jest nasza suma. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy wszystkim Polakom. Rodacy, było rewelacyjnie, było pięknie. 72 miliony, suma, która przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 10 stycznia na rzecz orkiestry kwestowało 120 tysięcy wolontariuszy i działało 1600 sztabów. Jeden dzień, pamiętajcie o tym, że zbieramy jeden dzień. Aukcje Allegro trwają dłużej, ale jeden dzień jesteśmy na ulicy. Śnieg, deszcz, mróz, może trochę cieplej, nieważne. 120 tysięcy uśmiechniętych dzieciaków, głównie młodych ludzi, pokazuje znowu piękny obrazek. Filmowany, fotografowany. Taka Polska jest. Każda suma zebranych w trakcie finału pieniędzy jest powodem do radości, bo to za te pieniądze kupowany jest sprzęt do szpitali. Im więcej pieniędzy, tym więcej sprzętu w placówkach medycznych. Podsumowanie tegorocznego finału odbyło się w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, który również od wielu lat korzysta ze sprzętu zakupionego dzięki WOŚP. Ja tutaj dziękuję. Wielki ukłon w stronę całego zarządu i dla Ciebie, Jurku, że to nie jest tylko podziękowanie dyrekcji naszego szpitala, personelu, ale przede wszystkim pacjentów. Dajecie szansę pacjentom do wstępu do nowoczesnej, super nowoczesnej medycyny. Kreujecie poprzez swoją działalność nowoczesną, najnowocześniejszą medycynę, jaką możemy mieć. Nasz zakład jest tego przykładem. Personel, który dzięki waszemu sprzętowi może wykorzystać swoją wiedzę medyczną i umiejętności. Podczas uroczystości nie zabrakło także gratulacji dla członków Radomskiego Sztabu, który zebrał rekordową kwotę 233 tysięcy złotych. Wśród wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był prezydent Radomia i wiceprezydenci. Jurku, na twoje ręce chciałbym podziękować w imieniu całej Radomskiej Ochrony Zdrowia za każdy dar, każdy sprzęt, który służy naszym mieszkańcom. I na koniec chcę ci powiedzieć jedno. Radom będzie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca świata, jeden dzień dłużej. Tuż po konferencji odbyła się prezentacja zakładu opiekuńczo-leczniczego, który, jak stwierdził prezes Fundacji WOŚP, znakomicie korzysta z podarowanego mu sprzętu i może być wzorem dla wielu innych tego typu placówek. To coś w rodzaju labiryntu. A to już bezpośrednia walka robotów. W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej już po raz szósty najlepsi konstruktorzy wzięli udział w pojedynkach robotów. Rywalizowano w 14 konkurencjach.
Ponadto Robomatticom to swoiste targi prezentujące najnowsze dokonania w robotyce i to nie tylko przemysłowej. Odbywały się również warsztaty robotyczne. Przypomnijmy, od pierwszego użycia słowa robot przez Karela Czapka minęło już 95 lat. Dziewiątego marca w Barzantowo Sport drużyny rzeczników i dziennikarzy po raz szósty rywalizowały w sportowych zmaganiach. W tym roku futsal, jest to szósta edycja, także nasza trzecia dyscyplina zespołowa. Zaczynaliśmy od siatkówki, w zeszłym roku była koszykówka, a w międzyczasie strzelanie sportowe, a do tego sporty rakietowe, badminton i squash. De facto stoimy po drugiej stronie barykady, tak? Bo oni nie zawsze pomagają zdobywać informacje, czasami utrudniają, ale staramy się żyć w przyjacielskich stosunkach. Myślę, że tutaj jednak bardziej będzie rywalizacja przyjacielska niż taka na ostro i naprawdę, bo głównie chodzi o zabawę i o szczytnicę. Wbrew pozorom Akademia Sztuk Pięknych to nie jest miejsce, gdzie nikt się nie rusza. Artyści z jednej strony potrzebują siły sporo, bo na przykład rzeźbiarze czy malarze pracują z dużymi formatami. Z drugiej regularnie artyści Akademii Sztuk Pięknych spotykają się i grają w piłkę. Ja niestety w tej grupie nie jestem, dlatego dzisiaj muszę z siebie dać więcej niż pewnie normalnie mógłbym. Tak się składa, że ponad 20 lat byłem rzecznikiem prasowym kilku instytucji, w tym głównie miasta Katowice, co wspominam z wielką radością i z wielką dumą. I bardzo się cieszę, że grono rzeczników, grono dziennikarzy, z którymi przez lata współpracowałem, nie zapomniało o tych 20 latach i zaprosiło mnie do tej grupy. Myślę, że na boisku ta pozytywna energia, która drzemie wśród tych osób, które na co dzień zajmują się właśnie kontaktami z mediami, będzie uaktywniona i będziemy mogli tutaj stoczyć naprawdę zacięty bój, oczywiście w zasadach fair play. Jak co roku, głównym celem wydarzenia jest nagłośnienie idei przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Zachęcamy do tego, żeby przekazywać te pieniądze organizacjom, które są nam najbliższe terytorialnie, bo to przeważnie są nasi znajomi, którzy prowadzą jakieś różne działalności, no i generalnie są to działania, które dotyczą naszej najbliższej przestrzeni, naszego otoczenia. Akademia Sztuk Pięknych walczy o 1% dla konkretnej fundacji. Zaginął syn naszego wykładowcy w Indiach. Akcja poszukiwawcza sporo kosztuje. Zbieramy ten 1% właśnie na odnalezienie Bruna Muszalika. Mecz zakończył się remisem, a w serii rzutów karnych lepsi okazali się dziennikarze. Okazja do rewanżu już za rok. Mrągowscy przedsiębiorcy mieli okazję poznać nowego zarządcę hotelu Mercure Mrągowo, biznesmena tureckiego pochodzenia Sabriego Begdasa. Spotkanie z prezesem spółki Deporium z Raszyna odbyło się w ramach Rady Biznesu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się, jakie plany ma nowy dzierżawca i co zamierza zrobić, by rozwijać mrągowski hotel. Mamy zamiary tutaj oczywiście dobudować hotelu, odnowić troszeczkę, zrestaurować, oczywiście to nie jest tak łatwo, bardzo stary hotel, ale mamy nadzieję, będzie tak, jak kiedyś Lubiony Mrągowo hotel będzie nazywał, może przyszłość, nie Mercury, będzie Mrągowo. Dlaczego zdecydował się Pan zainwestować akurat w Mrągowie? Bo ja jestem, to jest drugi mój hotel na Mazura. Polubiłem Mazura, bardzo mi się podoba, to jest miejsce, gdzie jest, można odpoczywać, można wjechać, można relaksować i bardzo mi się podoba, to inwestuję, dalej będę inwestował. Hotel Mercure Mrągowo został wybudowany w 1981 roku. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czos, 2 km od centrum miasta. Obecnie posiada 214 pokoi, do dyspozycji oddaje kompleks spa, restauracje, bar, centrum fitness, kręgielnie, pokój zabaw dla dzieci, odkryte korty tenisowe, boisko i tor do minigolfa. Hotel Mrągowia ma długą i piękną historię. Wielu ludzi przyjeżdża z Polski, z zagranicy, z sentymentu nawet. I bardzo nam zależy jako miastu, żeby ten hotel funkcjonował jak najlepiej, żeby miał znowu lata świetności, żeby pracownicy mieli pracę,
I ja myślę, wierzę w to, że właściciel postara się, żeby te oczekiwania spełnić, czego mu serdecznie również życzę, bo to jest biznes i nikt nie robi gestów, czy nie staje się właścicielem po to, żeby tylko czuć się właścicielem, ale również po to, żeby sprostać oczekiwaniom, podnieść standard i realizować również swój sukces biznesowy. Przypomnijmy, Orbis z Deporium zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa hotelowego Mercure Mrągowo Resort and Spa z wyłączeniem działki i budynków, w których zlokalizowany jest hotel. Wartość tego porozumienia to 400 tysięcy złotych. Jest ono konsekwencją umowy przedwstępnej zawartej między Orbisem a Deporium w styczniu tego roku. Łączna wartość transakcji, która w przyszłości ma objąć również cenę nieruchomości, wyniesie 20 milionów złotych. Nowoczesne Centrum Logistyczne Grupy Stalgast powstanie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy Wośnickiej. Firma w drodze przetargu kupiła od gminy za kwotę około 5 milionów 200 tysięcy złotych nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 6 hektarów. W Urzędzie Miejskim podpisano w tej sprawie akt notarialny. Jest nam niezmiernie miło, że tak ważna firma, firma Stalgast, zdecydowała się na rozwój w oparciu o radę, w oparciu o nasze zasoby, w oparciu o naszych mieszkańców. Rozwój firmy Stalgast jest dla nas jednoznacznym sygnałem, że firma chce na dłużej wiązać swoją przyszłość z naszym miastem. Władze miasta chcą, żeby przedsiębiorca czuł się w Radomiu dobrze, dlatego ważne jest, by stworzyć inwestorom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jesteśmy przygotowani na to, aby wspierać przedsiębiorczość i przedsiębiorców w Radomiu. Nasza radomska strefa gospodarcza przygotowała wiele pakietów zachęt dla przedsiębiorców. Ja mam nadzieję, że firma Stalgast już niebawem będzie mogła korzystać z tych pakietów wsparcia, bo te pakiety wsparcia zostały stworzone i są kierowane do przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, chcą rozwijać swoje firmy, a przede wszystkim tworzyć nowe miejsca pracy. Stalgast związany jest z Radomiem już 9 lat. W 2007 roku inwestor uruchomił na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy Kozienickiej własną fabrykę produkującą meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej, urządzenia chłodnicze i mroźnicze, zmywarki, ciągi grzewcze oraz ciągi wydawcze, które sprzedawane są w Polsce, jak i za granicą. Firma prężnie się rozwija. Grupa Stalgast, a w jej imieniu firma Stalgast Logistics, zamierza na wiosnę 2018 roku uruchomić nowoczesny obiekt logistyczno-magazynowy, w którym w pierwszym etapie znajdzie zatrudnienie około 40 nowych osób. W drugim etapie postanowimy wybudować i oddać do użytku obiekt produkcyjno-usługowy, w którym znajdzie zatrudnienie kolejne 200 osób. Szacowana wartość inwestycji to ponad 33 miliony złotych w pierwszym etapie. Fundacja Polish Orphans Charity już od 10 lat działa na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży z Radomia i nie tylko. Z tej okazji przygotowany został bogaty program obchodów tego wyjątkowego jubileuszu. Dzięki stypendiom ufundowanym przez kanadyjską fundację uzdolnione artystycznie dzieci mogą rozwijać swoje zdolności. Prezydent Radosław Witkowski od 10 lat zasiada w kapitule przyznającej stypendia. Polish Orphans Charity to wielki projekt, projekt skierowany dla uzdolnionej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, czy to rodzinnej, czy społecznej. Początkowo projekt, który był kierowany dla uzdolnionych sierot. My rozszerzyliśmy tę formułę również i o dzieci, szczególnie uzdolnione artystycznie, które znajdowały się w trudnej sytuacji społecznej, trudnej sytuacji materialnej. Stypendyści kanadyjskiej fundacji dziś odnoszą sukcesy na całym świecie. Nasi stypendyści sprzed kilku lat, którzy skorzystali z naszego stypendium, rozwinęli się tak znacząco, że dzisiaj koncertują nie tylko w Radomiu, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. I jest to również świetna promocja naszego miasta, świetna promocja Radomian, że ludzie, którzy korzystają ze stypendiów Polish Orphans Charity, rozwijają swoje talenty, a potem sławią nasze miasto w całej Europie. Obchody zaczynają się 7 czerwca. Projekt
Projekt Kanada Przyjaciele Partnerzy to ogólnodostępna impreza dla dzieci przybliżająca Kanadę. Sam jubileusz zaplanowany jest na dwa dni, 24 i 25 października. 24 października to jest, tak jak zwykle, będzie wręczenie stypendiów, uroczystość. Później chcemy pokazać Państwu wystawę plastyczną. Mamy już praktycznie absolwentów szkół wyższych. Mamy już absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, mamy konserwatoriów absolwentów. Chcemy tymi ludźmi, którzy 10 lat temu, 8, 7 dostawali te stypendia, chcemy się pochwalić. Natomiast 25 października, w Dzień Kanady w Radomiu, odbędzie się spotkanie młodzieży z przedstawicielem Ambasady Kanady w Polsce, spotkanie z podróżnikiem po Arktyce Kanadyjskiej oraz koncert muzyczny Michała Łanuszki, Łanuszka Cohen. Warto również wspomnieć o bardzo ciekawym pomyśle, czyli zaprezentowaniu kulinariów kanadyjskich. Kanada, jak Państwo wiecie, jest zlepkiem krajów, których jest to młody kraj w porównaniu do Polski. No nie, on nie ma paru setek lat historii. Natomiast jest to kraj, do którego napłynęli emigranci, więc pierwsza książka kucharska, dowiedziałem się z ambasady, została wydana. Ta książka zostanie sprowadzona tutaj do Radomia, do Polski i ja ją przekażę, to już uzgodniłem, do restauracji Teatralna i oni na podstawie tych przepisów kanadyjskich będą prezentować kuchnię kanadyjską. W listopadzie w ramach jubileuszu odbędzie się wystawa plastyczna Katarzyny Podniesińskiej i Michała Wasika, stypendysty z Radomia. Michał jest stypendystą, jest radomianinem, który dostał stypendium i wyjechał do Warszawy. I w Warszawie jeszcze dostał, pierwsze stypendium dostał w Radomiu, w Warszawie jeszcze dostał trzykrotnie stypendium. W tej chwili studiuje na architekturze i sam uczy rysunku młodzież i dzieci. A Kasia Podniesińska jest radomianką, która od 10 lat ofiarowuje obrazy, które trafiają na aukcje do Kanady. Przypomnijmy, że o wsparcie Fundacji Polish Orphans Charity mogą ubiegać się dzieci uzdolnione artystycznie, będące sierotami lub żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy. Przyznane stypendium może być wykorzystane na cele związane z rozwojem artystycznym, na przykład zakup instrumentu lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w warsztatach plastycznych.